Otóż sądzę, że sprawa jest jasna. Można by oczywiście się na ten temat długo rozwodzić, ale zapytam, w której to formacji są byli sekretarze Komitetu Centralnego i członkowie Biura Politycznego? Młodszym, proszę Państwa, tłumaczę, że to był jeden szczebel niżej niż pierwszy sekretarz, czyli ta najważniejsza osoba w państwie. Otóż tylko szczebel niżej był ten, który był sekretarzem i członkiem Biura Politycznego, bo byli też sekretarze, którzy byli tylko zastępcami członka Biura Politycznego albo w ogóle nie byli w Biurze Politycznym. To był oczywiście podział taki nie do końca prawdziwy, bo oni obradowali zwykle razem, ale w sensie prestiżowym to był istotny podział. I no takich ludzi, no szczególnie tego już najwyżej to jednego, ale tych, którzy tam byli trochę niżej to wielu, to ma tamten obóz w swoich szeregach. No tutaj pani europoseł to naprawdę może mówić. No Cimoszewicz to był skromnym drugim sekretarzem na uniwersytecie. No. Ale Miller był członkiem biura tego. A Rosati też był na porządnych pozycjach. I takich jest tam naprawdę bardzo wielu. I to jest, szanowni państwo, naprawdę no, samo przeście wystarczające. Ale gdzie są obrońcy stanu wojennego? Pułkownik Mazguła. Szanowni państwo, on twierdzi, że to było delikatne przedsięwzięcie. To wszędzie w Polsce jest skandal, ale mówi coś takiego na Śląsku, gdzie zabijano ludzi. No a to przecież to jest... Kto bronił ubeckich emerytur? Ja jeszcze raz przypominam, to nie chodzi o to, żeby oni nie dostawali żadnych emerytur. Oni emerytury w dalszym ciągu dostają, tylko tak jak inni. Oni chcieli tych bardzo wysokich. I oni tłumaczyli często podczas tych wieców, bo przecież pod parlamentem, pod naszym Sejmem były wiece z udziałem polityków Platformy Obywatelskiej, że przecież oni za takie pieniądze jak ta emerytura, to oni nie mogą żyć. A miliony innych mają żyć, tak? Tylko oni nie mogą. Dlatego, że najbardziej, że tak powiem, służyli w zależności Polski od Rosji, służyli temu, żeby w Polsce nie było wolności i był ten cały postawiony na głowie system polityczny i gospodarczy. To sądzę, że nie trzeba już więcej dowodów, ale jeśli spojrzeć także jeszcze na kwestie ideologiczne, no to gdzie jest lewica? Gdzie jest lewactwo? U nas czy u nich? Przecież gdzie jest to, co było kontynuacją wprost, czyli SLD w sensie partyjnym? U nas czy u nich? Po stronie naszej czy po ich stronie? Oni się tam mogą spierać. To jest inna sprawa, ale po której stronie? Wszyscy są zaciekłymi przeciwnikami naszego obozu. Czyli krótko mówiąc, jest jasne. Tradycja solidarnościowa to jesteśmy my. To jesteśmy my. A tradycja PZPR-u i sojuszników to jest, no, pan pierwszy sekretarz Tusk. I cała to. Kamaryla. Przy czym zważcie państwo, że jest tu pewna analogia. Tamci u początku swojej władzy przyjeżdżali tutaj skąd? Z Moskwy. A skąd on przyjechał? No to prawda z Brukseli. Ale tak naprawdę to z Berlina. To są już oczywiście troszkę żarty, ale naprawdę coś w tym jest. To jest naprawdę bardzo, bardzo ważne porównanie. Ale żeby to porównanie nabrało politycznego znaczenia, nabrało społecznej siły, to potrzebny jest nasz ogromny wysiłek. Bo to, co dzieje się w naszym kraju, może się dziać tak, jak się dzieje, tylko dlatego, że jedna ze stron tego sporu ma dużą przewagę medialną.
Swego czasu miała miażdżącą przewagę medialną. Praktycznie miały wszystkie media, żadnego realnego pluralizmu w Polsce nie było. Nie dlatego, że była kultura, wychodziła Gazeta Polska, wychodziło kilka innych tygodników. Było oczywiście Radio Maryja, no ale to wszystko było tak słabe w porównaniu z tą całą resztą, że trudno mówić o realnym pluralizmie. Dopiero dzisiaj on istnieje i straszliwie przeszkadza tamtej stronie. Zauważcie, ci demokraci przez cały czas uważają, że jak ktoś ich krytykuje, czy w ogóle broni tej rzeczywistości, to jest to szczujnia i to trzeba zlikwidować. Tak to jest w tym myśleniu demokratycznym nowego typu. A ja używam określenia nowego typu nieprzypadkowo, bo przecież jak Lenin tworzył partię bolszewicką, to była to partia według niego nowego typu. Otóż musimy podjąć ogromny wysiłek, w tym także taki wysiłek indywidualny. Dzisiaj scena polityczna, ten podział wpływów na tej scenie, ten mierzony sondażami, wygląda tak. Z jednej strony jesteśmy my, no ostatnio 38%. No przypominam, że jeszcze dwa Kukiz, a Kukiz co prawda jest taki, jaki jest. Wy go tu najlepiej znacie. Ja go bardzo lubię, bo go też znam tak zupełnie prywatnie, osobiście, ale no nawet żeśmy razem śpiewali, prawda? Ja lepiej. Ale też 2% ma, a to jest bardzo licząca się liczba, czyli razem 40. No ale reszta jest w różnych miejscach, no część w Konfederacji, która jest bardzo prawicowa, ale no też niestety bardzo prorosyjska i to nam radykalnie przeszkadza. A poza tym ta część tak zwanych wolnościowców, no to są ludzie, którzy mają poglądy wzięte od Korwina Mikkego, a kiedy było pytać Korwina Mikkego, też go znam i to jeszcze wiele lat dłużej niż Kukiza, gdzie takie koncepcje zostały zrealizowane, to on odpowiadał, że na Wyspach Dziewiczych. No my tych wysp tutaj nie jesteśmy w stanie przenieść, ani sami się przenieść na te wyspy, więc będzie jednak z tym kłopot. No ale to też jest 9% i proszę zwrócić uwagę, jak to wszystko podsumować, to jest 49% nawet w obecnym momencie tego elektoratu, który jednak nie jest lewicowy. Ale jest też te 51% czy tam 50%, bo tam jest też ta grupa nieliczona. No tam maleńkie stronnictwa to jest jeszcze 1%. Ja porozumienie zaliczam do tamtych, no bo Gowin, że tak powiem, przeszedł na tamtą stronę, wobec tego go zaliczam do tamtych. To jest razem 50%, więc każdy przekonany człowiek jest niesłychanie ważny, a można to robić także osobiście, w rodzinie, w kręgu znajomych, przyjaciół, także wśród ludzi, których się gdzieś incydentalnie spotka, jeżeli oni należą do tej grupy, która nie została uwzględniona w tych badaniach, bo to są badania po tak zwanym skrócie, czyli skróceniu do 100, czyli bez niezdecydowanych. Otóż tych niezdecydowanych jest w tej chwili naprawdę bardzo dużo. I to są ludzie, którzy bardzo często odeszli od nas pod wpływem tej propagandy, że wszystko jest źle, ale którzy nie przeszli gdzie indziej. Naprawdę ich można przekonać. No i niektórych to może jest dużo rzadsze z tych, którzy popierają tamtych bardziej wyraźnie, też czasem przekonać można. Każdy głos na wagę złota, szanowni państwo. Pamiętajcie o tym. Każdy głos na wagę złota. I trzeba, i mówię to i do członków naszej formacji, ale także do naszych sympatyków, trzeba te 11, czy tam niespełna 11 miesięcy wykorzystać. Oczywiście trzeba też bardzo aktywnie uczestniczyć w tej kampanii wyborczej sensu stricto. No i druga sprawa to Korpus Ochrony Wyborów. Mówię to na końcu każdego spotkania. Oni z góry już twierdzą, że jeżeli my wygramy wybory, to znaczy, że będą sfałszowane. Oni powierzyli pilnowanie wyborów KOD-owi, czyli no formacie o awanturniczym charakterze.
Łatwo doprowadzić do kilkuset awantur w kraju, a około 30 tysięcy jest w tej chwili, 28 dokładnie, ale my chcemy to zwiększyć, obwodowych komisji wyborczych, żeby przy pomocy internetu, telewizji w Polsce i w świecie okazało się, że te wybory to właśnie była jedna wielka awantura i w gruncie rzeczy one powinny być unieważnione. Więc my musimy mieć w każdej lokalu obwodowej komisji wyborczej przynajmniej dwie osoby, to po pierwsze. Musimy mieć biura okręgowe, mówię to o okręgach do wyborów sejmowych. Biuro Kontroli Wyborów Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy, które będzie odbierać sygnały i będzie je przekazywać do Wojewódzkiej Komisji Wyborczej, jeżeli będą jakieś nieprawidłowości. I wspierać też poprzez wysyłanie tam dodatkowych sił te komisje, gdzie się dzieje coś złego. No i musi oczywiście istnieć także Centralne Biuro i jego kontakt z Państwowym Komisją Wyborczą. I oczywiście wszędzie musi być łączność przekazywania informacji. Myśmy ten plan przygotowali już dawno, ale dwa razy on nam nie wyszedł. Znaczy przynajmniej nie wyszedł do końca. Tym razem musi wyjść. To musi być 70, może nawet 75 tysięcy ludzi, którzy są gotowi tam 24 godziny na to poświęcić. To jest pewien wysiłek, ale naprawdę nie jest znowu taki straszny, szczególnie dla ludzi młodszych to i zdrowych, to nie jest w ogóle żaden wysiłek. Tak przynajmniej sobie przypominam z własnego życia. I naprawdę trzeba tego dopilnować. Trzeba tego dopilnować, bo my wykonamy swoje obowiązki, już jest odpowiedni kodeks wyborczy, czy zmiany w kodeksie wyborczym przygotowane, żeby trudniej było fałszować, bo dzisiaj są luki w tym mechanizmie kontroli, ale bez ludzi, bez zaangażowania, bez naszych działaczy partyjnych i tych, którzy są bezpartyjni, ale nas tak naprawdę wspierają, nie uzyskamy tego. W niektórych obwodach mamy już połowę tego składu przygotowanego, także apeluję tutaj, bo tutaj mamy aż 3 osoby, które stoją na czele obwodów naszej partii, regionów naszej partii. Apeluję o to, żeby już teraz pracować nad tymi brygadami tego korpusu, czy pułkami, to różnie można powiedzieć, czy może nawet tylko batalionami, bo skoro ich jest tak dużo, bo to i tak byłby potężny korpus 94 batalionów. No w zasadzie takich korpusów nie ma, ale ten może taki być. W każdym razie trzeba tutaj uczynić wszystko i pamiętać, że zawsze jakaś część ludzi, czy to z powodów obiektywnych, czy chwili słabości, zawodzi. W związku z tym, czy tych ludzi trzeba mieć jeszcze więcej. I to jest moja wielka prośba. Jednocześnie to jest warunek tego, żebyśmy w październiku przyszłego roku mogli świętować coś, co w Polsce się nie zdarzyło, ale co w Europie i w świecie demokratycznym jest czymś zupełnie normalnym, czyli trzecie nasze zwycięstwo wyborcze. I szanowni państwo, to jest możliwe. To przyznają nawet ci, którzy są po tamtej stronie, ale którzy mają troszkę więcej oleju w głowie niż no, ci, którzy nie mają tego oleju mniej. To nawet w polityce można przeczytać. Ostrzeżenia, że nie wygraliście jeszcze, pamiętajcie o tym. Tak, nie wygrali jeszcze, my wygramy, proszę państwa. My wygramy. Wygramy. Ja jestem przekonana, że tutaj mamy bataliony. Proszę spojrzeć. Reakcja niesamowita. Tak, tak, tak. Wygramy. Proszę państwa, wygramy. Bardzo dziękujemy panu prezesowi za te mądre, ważne, mobilizujące słowa wypowiedziane tu w Kędzierzynie Koźlu. Bardzo proszę, panie prezesie. Teraz będą odpowiedzi na pytania. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję, panie prezesie.
My tu już od dawna przygotowujemy się do tego, żeby te wybory wygrać. I kiedy pan prezes tak pięknie mówi o tym, jaka jest waga tych przyszłorocznych wyborów, to jak patrzę na twarze naszych dzisiejszych gości, to jestem przekonana, że ten wielki duch, ta mobilizacja absolutnie jest i nie dajemy wiary w narrację, którą opozycja tworzy, a mianowicie, że mielibyśmy te wybory przegrać. Absolutnie nie jest to prawdą. Tak, to nie jest prawda, proszę Państwa. Ale to nie oznacza, że nie możemy ich przegrać. Jeżeli, jak to się kiedyś mówiło, zależymy pola, to przegramy. Jeżeli nie zależymy, to wygramy. Mamy rację i z tą racją trzeba dotrzeć do ludzi. Jeżeli ludzie to zrozumieją, to wygramy z całą pewnością. Bardzo dziękuję. Panie prezesie, umówiliśmy się, że mieszkańcy, nasi goście będą zadawali pytania panu prezesowi. Wszyscy chętnie się umówili na taki sposób debaty z panem prezesem. Urna była naprawdę ciężka. Pytanie jest dużo. Jeżeli pan prezes pozwoli, to będę odczytywała. Panie prezesie, czy rząd planuje jakieś finansowe wsparcie dla osób studiujących zarówno dziennie, jak i zaocznie, czesne, transport, nocleg, książki i materiały do nauki? Bardzo proszę. Proszę Państwa, ja w tej chwili nie potrafię Państwu powiedzieć, że w ciągu tego roku, który nas czeka, jeżeli chodzi o wybory, coś takiego nastąpi, z tego względu, że mamy w tej chwili kryzys. Pamiętajcie Państwo o tym. Natomiast z całą pewnością będziemy się starali o taki system w okresie nieco późniejszym, bo liczymy, że ten kryzys zostanie przełamany, a także, że wojna zostanie zakończona, chociaż no, dzisiaj nic nie wskazuje na to, żeby to był jakiś bliski moment. Według naszych danych Rosjanie w dalszym ciągu, Putin osobiście chce tą wojnę wygrać. A jeżeli chce wygrać, to znaczy, że ona musi dłużej potrwać i musi mieć różne dramatyczne także z naszego punktu widzenia momenty. Także nie będę nikogo wprowadzał w błąd. Na pewno perspektywa wspierania studentów jest perspektywą ważną, ale w tym momencie zdziwiłbym się, gdyby profesor Czarnek, czyli minister oświaty, miał tutaj jakieś dodatkowe w stosunku do tego, co ja tutaj mówię, uwagi. No może ma i wtedy się bardzo ucieszę, ale mówię o tym, o czym w tej chwili wiem, a wiem, jaka jest sytuacja. Oczywiście w sensie gospodarki tak zwanej realnej, to my jesteśmy w zupełnie dobrej sytuacji. Mamy najwyższy ze wszystkich państw Unii Europejskiej wzrost od 2019 roku. I to my mamy przeszło 9, kolejne państwo ma 5, a wiele państw nie osiągnęło jeszcze poziomu 2019 roku, w tym na przykład Czesi. Natomiast jest nad gospodarką realną, jak zawsze w gospodarce rynkowej, zresztą nie tylko rynkowej, ta gospodarka finansowa. Obroty finansowe, wszystkie relacje z tym związane, one są w ogromnej mierze umiędzynarodowione. I tu stan jest znacznie trudniejszy, dlatego, że jest kryzys, bo mamy blisko wojnę, bo jest ta obawa przed wojną inwestorów. No i w związku z tym różnego rodzaju opłaty, różnego rodzaju obciążenia, które musimy ponosić, są bardzo wysokie, także ogromne są obciążenia związane z cenami surowców. A tym bardziej, że my je chcemy i musimy społeczeństwu udostępniać po niższych cenach. No i razem wziąwszy to powoduje, że to, co zawsze było bardzo silną stroną naszą, jest w dalszym ciągu silną, ale nie taką, żebym mógł w tej chwili mówić, że ja decyduję jako szef partii, że proszę bardzo, prosicie, macie. Tak nie jest. I to muszę Państwu szczerze powiedzieć. Nie przyszedłem tutaj, żeby oszukiwać. Tak.
A znaczy to tutaj panie mi przypominają, że studenci no, na ogół mają poniżej 26 lat i w związku z tym nie płacą PIT-u, no, a bardzo wielu z nich sobie dorabia. Ale ja mówię o takich studentach klasycznych, no tak jak to dawniej bywało, za moich młodych lat, no bardzo już dawno temu. Otóż no, wtedy studenci w ogromnej mierze nie pracowali sobie, dorabiali sobie w spółdzielniach niektórzy z nich, a generalnie rzecz biorąc było przyjęte, że nie pracują ci biedniejsi, mówię o czasach PRL-u, dostawali stypendia, ale w skromnej wysokości 500 zł. No i co tam dalej później się działo, to nie będę państwu opisywał, bo nie chcę, tu są młodzi ludzie, nie chcę ich demoralizować. Bardzo dziękuję panie prezesie za to pytanie. Ale z tych ludzi później wyrośli bardzo porządni. Niektórzy są do dziś dnia tutaj z nami. Niektórych znam właśnie od tamtych lat, od 55, bo wtedy zaczynałem studia, 55 lat temu. Panie prezesie, nie dziwią te pytania dotyczące młodych, bo bardzo dużo młodych ludzi mamy na sali. Stąd być może kolejne pytanie, które dotyczy spraw zapewne związanych z dorobkiem, życiu na dorobku. Więc pytanie brzmi tak, panie prezesie, czy martwi się pan fiaskiem programu mieszkaniowego Plus? Bo mieszkanie potrzebne jest przecież każdym młodym ludziom. Bardzo się martwię i muszę tutaj uderzyć się w piersi. To jest właściwie jedyna poważna zapowiedź, której żeśmy nie wykonali. Ja już tutaj nie mówiłem, mówiłem na poprzednim zebraniu, ile miliardów żeśmy zebrali, dlaczego my mogliśmy różne rzeczy od zbrojeń po politykę socjalną podjąć no, w nieporównanie większym zakresie niż nasi poprzednicy. No po prostu nie pozwoliliśmy na rabowanie finansów publicznych i dzięki temu w ciągu tych ostatnich lat, szczególnie sześciu można powiedzieć, bo to po pierwszym roku to tak nie było, jeszcze zdobyliśmy prawie 1 000 000 000 złotych więcej. To pozwoliło na te wszystkie polityki. Ale to też nie pozwoliło na to, żeby po prostu sfinansować z budżetu państwa budowanie mieszkań i takiej perspektywy nie ma. Natomiast te inne metody, czyli Mieszkanie Plus, no przyniosło tylko 40 tysięcy mieszkań, licząc te, które są w tej chwili w budowie, czyli naprawdę bardzo niewiele. Opór deweloperów, opór w przekazywaniu działek, bo to jest ta główna przeszkoda, był ogromny. No niestety także różne organizacje państwowe, samorządy są też organizacją państwową, też miały opory, jeżeli chodzi w większości wypadków, bo były wyjątki chwalebne, w przekazywaniu działek za bardzo niewielką opłatę zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, one nie mogą być za darmo. I to zahamowało ten program. On miał też jeszcze jedną wadę, no, z którym żeśmy sobie uświadomili. Oparty był na tak zwanym modelu austriackim, czyli ktoś najpierw ma mieszkanie pod wynajem, ale płacąc ten wynajem je od razu wykupuje. To długo trwa, ale finalem jest to na własność i tym celem jest własność. Otóż Polacy chcą mieć od razu na własność. No i po prostu to ich mnie interesuje. Musimy znaleźć nowy model i szukamy w tej chwili nowego modelu. Oczywiście musi być też wsparcie ze strony państwa i w postaci działek, i w postaci no, jakichś ulg kredytowych, dopłaty do odsetek i tak dalej, tak żeby ludzie mogli to sobie kupować, także ci, którzy mają niezbyt wysokie dochody. I zrobimy to, tylko musimy mieć po raz trzeci władzę i ta władza musi być silniejsza, bo proszę państwa, to jest taka uwaga na marginesie, no ale my musimy mieć silniejszą władzę. Ja wiem, że wielu to się nie podoba, ale jeżeli władza ma załatwiać różne problemy społeczne, jak choćby ten mieszkaniowy, to jest niesłychanie ważny problem. W Polsce jest ciągle przynajmniej o 3 miliony mieszkań za mało, przynajmniej. Otóż to nie da się zrobić inaczej niż wtedy, jeżeli no, władza jednak ma coś do powiedzenia i nie może jej no, każde przedsiębiorstwo, także państwowe, czy każdy samorząd powiedzieć no, figa z makiem, nic nie dostaniecie. No, w tym kierunku idzie, w tym właśnie, że nie może państwo nic zrobić ze sprawami własności. Idzie także orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, ale
Naprawdę, szanowni państwo, nie wierzcie w to, że my mamy wpływ na orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Nie mamy takiego wpływu. To jest sposób myślenia tamtej strony. Tam jest tak, jak pan Iksowski zna pana Igrekowskiego albo panią Igrekowską, no to i to jest taka jakaś znajomość bliższa, lepsza, to na pewno ma na niego wpływ. No ja nie ukrywam, że ja dobrze znam panią prezes, ale poznałem już, jak była sędzią. Ja przedtem w ogóle nie wiedziałem o jej istnieniu, ale ją polubiłem. Czy ona mnie, no nie wiem, ale w każdym razie liczę na to. Ale jest tak, proszę państwa, że to nie oznacza, że ja mam wpływ na to, co robi Trybunał Konstytucyjny. Jakbym miał, to by Trybunał Konstytucyjny dokonał tak zwanej zmiany linii orzecznictwa, bo dawno już orzekł w innym składzie, że własność na przykład samorządów jest tak samo chroniona jak prywatna i na przykład nie można niczego tutaj wymyślić, nie można zmusić do tego, żeby był wykup mieszkań komunalnych, chociaż to bardzo dobra metoda załatwiania pewnych elementów sytuacji mieszkaniowej. No po prostu to są wszystko decyzje indywidualne i bardzo często ten element, no, który ja określam jako irracjonalny, no ale to pewna racjonalność specyficzna w tym jest, tutaj decyduje. Ale to jest jakby inna sprawa. To są rozważania ustrojowe, które no, trzeba podjąć, trzeba o tym rozmawiać ze społeczeństwem po wielkich konsultacjach społecznych, czy być może nawet referendum można będzie podjąć tutaj odpowiednie decyzje. One będą dotyczyły także tych kwestii, które są związane z polityką mieszkaniową, ale to czas przyszły. Ale bardzo się cieszę z tych słów, panie prezesie, bo tak jak wspomniałam, dużo młodych ludzi mamy na sali i właśnie z takim przekazem do nich musimy przecież docierać. Wracając do słów, które powiedział pan podczas przemówienia, młodzi też są konserwatystami i tutaj mamy dowód na sali, ich obecność o tym świadczy. Panie premierze, kolejne pytanie. Jak ocenia pan nasze bezpieczeństwo względem wojny na Ukrainie, rozszerzenia NATO o kolejne kraje? Czy partnerzy z NATO pomogą nam w sfinansowaniu powiększenia naszej armii w związku z ustawą o obronie ojczyzny? Czy jesteśmy bezpieczni? Proszę państwa, jesteśmy na pewno w tej chwili bezpieczni na tyle, na ile można być bezpieczny, jak się jest sąsiadem Rosji, dzisiejszej Rosji. To znaczy mamy porządnych sojuszników, w tym sojusznika naprawdę bardzo potężnego, dużo potężniejszego niż Rosja, no, który udowadnia jednak swoje zaangażowanie, bo przecież nie jest formalnie sojusznikiem Ukrainy. Ukraina nie jest w NATO, nie ma też żadnego paktu, przynajmniej jawnego, między Stanami Zjednoczonymi a Ukrainą, a mimo wszystko Ukraina otrzymuje bardzo dużą pomoc zarówno w sferze militarnej, jak i w sferze finansowej, a także humanitarnej. My też się do tego przyczyniamy, dajemy co możemy, a przede wszystkim jesteśmy tą podstawą logistyki całego tego procesu przekazywania pomocy. I są tu w tej chwili wojska amerykańskie, już w tej chwili to jest przeszło 10 tysięcy żołnierzy. Są najnowocześniejsze samoloty świata, F-12, które na co dzień patrolują granice. One mają między innymi pośród różnych innych możliwości, no, których nie mają żadne inne samoloty na świecie. Amerykanie zresztą nikomu tego do tej pory nie sprzedali. Mają możliwość obserwowania na bardzo dużą odległość przestrzeni, także przestrzeni powietrznej, setek różnego rodzaju punktów naraz mogą obserwować i są też w stanie zwalczać rakiety, szczególnie te rakiety manewrujące. Więc krótko mówiąc, to też jest ochrona, która została nam przekazana stosunkowo niedawno. Znaczy to są ciągle amerykańskie samoloty, powtarzam, Japończycy się starali o ich zakup i dostali odmowę. Tego Amerykanie nikomu, nawet najbliższym sojusznikom nie chcą dawać. Ale powtarzam, jest tutaj u nas taka grupa tych samolotów, która no, na razie przynajmniej wystarcza.
Więc w tym sensie jesteśmy bezpieczni. Natomiast, szanowni państwo, sfinansować nasze zakupy musimy sami. No to nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Przestańmy, szanowni państwo, liczyć na coś, co jakby ma do nas wpłynąć na jakichś nadzwyczajnych zasadach. Nam się należą reparacje i nam się należą środki europejskie. I to będziemy mieli. Środki europejskie, prędzej reparacje, później albo będziemy mieli. Natomiast nikt nas nie będzie traktował jako jakiś biedaków, bo pamiętajcie państwo, że myśmy byli w 91 roku biedakami. No nasze PKB na głowę to było 27% niemieckiego, w sile nabywczej oczywiście, bo walutowo to jeszcze dużo mniej, dużo, dużo mniej. Natomiast dzisiaj to już jest, no było ostatnio 66, teraz po tych ostatnich wydarzeniach to już będzie pewnie jakieś 67, 68. Będziemy się zbliżali już do 70%. To skądinąd w całej naszej historii najlepszy wynik. Więc to już jest blisko tych 75%, do których się liczy, że tu mamy do czynienia ze zbliżeniem się. A od 90% się liczy, że to w gruncie rzeczy jest równy. Dochód narodowy, bo choćby przy obliczeniu są zawsze różnego rodzaju błędy. To nie jest obliczenie takie bardzo precyzyjne. Czyli krótko mówiąc, nie jesteśmy już w tej chwili krajem biednym, jesteśmy krajem średnim, nawet jak na warunki europejskie. I jak dobrze pójdzie, jeżeli te wszystkie burze przeminą, to w ciągu kilku lat już będziemy mogli się nawet zaliczać do wyższej kategorii. Staniemy się płatnikiem netto w Unii Europejskiej, co no, naszej kasy nie poprawi, bo będziemy musieli więcej dawać niż bierzemy, ale jednocześnie nasz status bardzo poprawi. Więc też o tym pamiętajmy. No, czy stać nas na to? To, kiedy to było planowane, było stosunkowo łatwe, bo wtedy pieniądz był bardzo tani, bo przecież to nie jest plan sprzed, to jest plan grubo jeszcze sprzed wojny. Natomiast w tej chwili mamy kryzys, pieniądz jest dużo trudniejszy do zdobywania, ale zdobywamy ten pieniądz, powstają konsorcja bankowe, które nam te pieniądze pożyczają, no i będziemy to robić. Będziemy to robić, tu sytuacja się trochę poprawia, już jest tak, że aukcje naszych obligacji już jakoś znów wychodzą, są wysoko oprocentowane, ale jednak są. Ten mechanizm finansowania zaczyna funkcjonować, płacimy zaliczki na tą broń. Amerykanie właśnie obiecali nam, że jednak no myśmy zażądali 500, ale no 220 nam sprzedadzą. HIMARS-ów to jest ta najskuteczniejsza broń. Do tego przecież zakupujemy broń bardzo podobną, może troszeczkę gorszą, ale no bardzo podobną, też bardzo skuteczną w Korei. To też jest taka ilość, że jak łącznie to będzie, to już będzie prawie te 500, więc to jest no niesłychanie istotny element naszej obrony. On jakby zastępuje budowanie kilku dodatkowych dywizji, ale dodatkowe dywizje też budujemy. Już w tej chwili nawet ta szósta dywizja ma swoje początki, piąta jest w tej chwili już w budowie, ta Podlaska. Czyli krótko mówiąc, idziemy tutaj do przodu i musimy umieć to sfinansować. To będzie 5% rocznie PKB, dużo, rzeczywiście dużo, no ale są kraje, które wydają znacznie więcej. A pamiętajcie państwo, że chcesz pokoju, szykuj wojnę. Chcemy Rosjanom powiedzieć w sposób dla nich zrozumiały, że oni nie mają żadnej możliwości, bo to dla nich nie ma sensu napaść na Polskę, to nie napadną. Będą mieli możliwość, to napadną. No jak ktoś ich zna, to wie, że tak będzie. Bardzo dziękuję. Panie premierze, kolejne pytanie. Czy rząd pamięta nadal o emerytach? Czy 13, 14 emerytura zostaną utrzymane w czasach tak wysokiej inflacji? Bo trudno będzie przeżyć tym, którzy mają niskie emerytury. Proszę państwa, będzie 13, będzie 14. Mamy nadzieję, że to będzie na dobrym poziomie. I
będzie oczywiście też rewaloryzacja na poziomie odpowiednim do inflacji, czyli wysokim. To nie będą żadne tam drobne sumy, tylko w stosunku do niskich emerytur to będzie znaczny procent podwyżki. Także my naprawdę wiemy, że jeśli polskie społeczeństwo mimo tej polityki osłaniania straciło, szczególnie ostatnio, leciutko, bardzo niewiele, ale jednak straciło wielkość swojej siły nabywczej, to są głównie straty emerytów. I my to jakoś nadrobimy. Nadrobimy w ciągu najbliższych 8-10 miesięcy, ta sytuacja się wyraźnie poprawi. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. To właściwie nie pytanie, ale myślę, że warto o tym wspomnieć. Panie premierze, pamiętam, jak był pan w Kędzierzynie Koźlu w 1993 roku, jeszcze podkreślone ten rok, przed wyborami do parlamentu i miło się wspomina, a poprzez hart ducha i nieugiętość i troskę o Polskę doczekaliśmy się niepodległej, sprawiedliwej Polski, uczciwej. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję, proszę Państwa. Oczywiście byłem, ja byłem prawie wszędzie w Polsce. Tu mieliśmy posła z Porozumienia Centrum, już dzisiaj świętej pamięci. I oczywiście byłem, no ale prosiłbym, żeby nie nawiązywać do tamtych wyborów, bo wynik nie był najlepszy. Ale jak ktoś napisał, hard ducha, nieugiętość. No, proszę Państwa, no trzeba być nieugięty, tylko że ja wtedy miałem lat 44, no a w tej chwili mam 73, no więc to jest różnica. Z sali padają słowa, że nie widać, panie prezesie. Dziękuję, no dziękuję bardzo, ale widać. Ale niestety widać. Ostatnie dwa pytania, jeżeli pan prezes pozwoli. Jakie zostaną podjęte kroki, aby zmienić naszą obecną pozycję w Unii Europejskiej, tak zwanego chłopaka do bicia? Proszę Państwa, jakie są powody tego, że rzeczywiście nas kijami z różnych stron okładają? Są powody związane z tą perspektywą tworzenia nowego imperium niemieckiego. No my się przeciwstawiamy i to już jest wystarczający powód, żeby nas bić. Są powody związane z ideologią. No dzisiaj Unia Europejska jest formacją antychrześcijańską, formacją lewicową czy wręcz lewacką. I to też jest ten powód. No i wreszcie, proszę Państwa, jest jeszcze jeden powód. My rośniemy dużo szybciej niż oni sądzili. Oni sądzili, że my będziemy takim krajem, jak przy całym szacunku, no pewne kraje południa, a że ciągle właściwie się coś sypie, jeżeli nawet nie takim jak Argentyna, która tam już któryś raz właśnie bankrutuje. My okazaliśmy się państwem, które było różnie rządzone, często niestety bardzo źle, no ale jakoś nie bankrutuje, rozwija się. No i Polacy, to nie jest żaden, prawda, Polsze Wirtschaft, tak to się chyba mówi, ten polski nieporządek, polski bałagan, tylko to jest kraj, który no, idzie do przodu i za chwilę, w sensie historycznym oczywiście za chwilę, może się okazać, że no, jesteśmy całkiem porównywalni, no, poza terytorium oczywiście, wielkość terytorium, z taką Kanadą, a przypomnijmy, że Kanada jest G7. Ma 38 milionów mieszkańców, tak jak my, i ma oczywiście większe PKB niż my na głowę i globalnie też oczywiście większe. To jest różnica znacząca, ale tak jak to my możemy stosunkowo szybko nadrobić. No oczywiście ma dużo większe zasoby, ma dużo większy poziom, wyższy poziom technologiczny. No produkuje różne rzeczy, o których my byśmy nie mogli marzyć, na przykład dobre samoloty pasażerskie, bombardier, no może niektórzy z Państwa kiedyś nawet tym lecieli, bo to dosyć często można na lotniskach europejskich spotkać.
mają własną technologię, chociaż dzisiaj z niej zrezygnowali, ale to z powodu tego, że są strasznie poprawni politycznie, a Hindusi dzięki tej technologii zbudowali bombę atomową, technologię budowy elektrowni atomowych na uran niezbogacony. Czyli taką bardzo nowoczesną, nowatorską, bo wszystkie inne technologie posługują się wzbogaconym uranem. No krótko mówiąc, mają wiele atutów, których my nie mamy. No ale naprawdę ani Niemcom, ani Rosji, która przynajmniej do niedawna, do bardzo niedawna odgrywała w polityce europejskiej dużą rolę, a sądzę, że poprzez różnego rodzaju wpływy, także przez korupcję ma ciągle pewne możliwości. No, to, żeby tu powstało państwo takie, o którym można mówić, że jest silnym państwem, no to się po prostu bardzo nie podoba. Musicie państwo sobie z tego zdawać sprawę. A do tego dochodzi jeszcze kwestia konkurencji ekonomicznej. No, jeżeli będziemy tym około 40-milionowym państwem na wysokim poziomie, to pamiętajcie państwo, że rynek ma też swoje wymiary. To nie jest tak, że on jest chłonny w sposób nieskończony. No, jest ta graniczna wartość, poza którą no, zakupy nie mają sensu. No, można oczywiście coś kolekcjonować, można kupować dla kupowania. To się nawet bardzo często w dzisiejszym świecie zdarza, ale tego rodzaju prawa ekonomiczne istnieją. I, no i to jest też ten powód. No, swego czasu, to był 63 rok dawno temu, no ale starzy ludzie to pamiętają, profesor Kurowski, dziś już nie żyjący ekonomista polski, taki, który no nigdy się nie zgodził, że tak powiem, z socjalistyczną ekonomią, napisał taką książkę o relacjach gospodarczych między Polską, Czechosłowacją, a Niemcami. No w tym, że on tam oczywiście wtedy uwzględnił także NRD jako odrębne państwo. No i pokazał tutaj, że te relacje w zasadzie które oparł tam o produkcję pewnych wytworów, całość, nie pamiętam, czy posługiwał się pojęciem PKB, bo ono co prawda powstało przed wojną, już przed wojną było także w Polsce stosowane, ale nie pamiętam tego. On w dużej mierze opierał się o produkcję stali, która wtedy była jeszcze bardzo ważnym wskaźnikiem, no ale okazało się, że te relacje są w zasadzie stałe. Myśmy już dzisiaj te relacje bardzo złamali. Musicie państwo sobie z tego zdawać sprawę. Musicie sobie państwo zdawać sprawę, że jeżeli Grupę Wyszehradzką wziąć jako całość, to ona jest największym partnerem ekonomicznym Niemiec. Większym niż Chiny. Więc pamiętajcie państwo, że to jest nowa sytuacja, która w stolicach takich jak Berlin naprawdę sama przesie, nawet gdyby te wszystkie inne elementy odrzucić, już by niepokoiła. Pierwsze takie sygnały, że Polska to tak nie powinna być za mocna, to myśmy usłyszeli już na samym początku lat 90. jeszcze, kiedy mój świętej pamięci brat i ja byliśmy w kancelarii prezydenta i mieliśmy, szczególnie on jako minister stanu do spraw bezpieczeństwa, dzisiaj nie ma z takiego stanowiska, no miał bardzo duży dostęp do różnego rodzaju informacji. No różni ludzie z różnych stron świata, począwszy od Stanów Zjednoczonych, do niego przyjeżdżali i różne niekiedy szokujące rzeczy mu mówili. Nie będę tu wszystkiego powtarzał, to było dawno temu. Świat się zmienił na szczęście, ale no mamy takie kłopoty. No. Wyobraźcie sobie państwo, że jest jakieś towarzystwo, w którym jest jakby już ustalona hierarchia. No i nagle się tam pojawia jakiś nowy człowiek. Wydaje się początkowo, że tak, no niech w sobie będzie tam, nie liczy się. A później się zaczyna jakoś tak trochę rozpychać, prawda? Chce wyżej. No to jaka jest reakcja zwykle? No. Wszyscy, proszę państwa, wiedzą przecież. Każdy doświadczony człowiek to wie. No i to tak jest i w polityce międzynarodowej. Trzeba to przetrwać, trzeba się przebić. Polska musi być dużym, poważnym państwem, poważanym w świecie. Musi zapewniać nam i bezpieczeństwo, i znaczenie, i to poczucie godności. I poczucie równości i w portfelu, i jeżeli chodzi o stan naszego państwa, naszej cywilizacji, o całe nasze życie. To jest jeszcze nie krótka droga, ale naprawdę nie tylko ci najmłodsi na tej sali mogą
ją przebyć i jeszcze patrzeć na to z wielką satysfakcją. I tym chciałbym zakończyć. To bardzo serdecznie Państwu dziękuję tutaj za przybycie, za miłe przyjęcie. No i mam nadzieję, że spotkamy się tutaj tylko w bardziej udanej kampanii 193 roku. Dziękujemy bardzo. Panie prezesie, dziękujemy za to spotkanie. Dziękujemy za te ważkie słowa. Bardzo dziękuję. Bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę, proszę zapytać.